Cały powiat wie odcinek 90. Wita najserdeczniej, szanownych państwa. I dzisiejszy odcinek otworzymy jakże miłą i jakże ciekawą informacją. Otóż Łosicka Piłka ma na pokładzie nowego trenera. Wielkie gr gratulacje, duże ukłony, duże wyrazy szacunku dla mojego człowieka Łukasza Naumiłka, którego no nie trzeba nikomu przedstawiać, kto. Interesuje się uniwersum łosickiej piłki, a nawet i regionalnej, bo myślę, że to nazwisko jest rozpoznawalne dużo szerzej niż tylko w Łosicach. A gratulujemy mu z powodu następującego otóż ten chłopak, od marca roku 2024 legitymować się może licencją trenerską UFAC jest to licencja umożliwiająca prowadzenie trenowanie, szkolenie. Dzieci i młodzieży w kategoriach trampkarze, młodzicy, orliki, żaki i skrzaty, ale przede wszystkim i co chyba najważniejsze dla w kontekście łosickiej piłki, ta licencja umożliwia też legalne prowadzenie seniorów na szczeblach amatorskich klasy B i klasy A. Także no wielkie gratulacje jeszcze raz dla Łukasza, którego no znam od lat i którego. Rozwój w stronę piłki nożnej niezmiernie mnie cieszy, a myślę, że ta licencja no daje no duże możliwości temu chłopakowi na rozwój w nowej gałęzi, nie wiem, życia nowej gałęzi, zainteresowań sportowych i być może kiedyś w przyszłości da też jakąś tam możliwość rozwoju zawodowego, oby tak się stało i oby z korzyścią przede wszystkim zarówno dla niego, jak i dla społeczności lokalnej No ta licencja posłużyła. Osoby zainteresowane tym tematem no odsyłam do odcinka podcastu Cały powiat wie, nie pamiętam, który to był, 86, 85, jak był orzeł party, kiedy to jednym z moich gości był właśnie Łukasz i wtedy rozmawialiśmy na początku właśnie, tej przygody z tą licencją, w czasie kiedy, kiedy zaczynał kurs i kiedy to wszystko tak naprawdę no, się zaczynało w grudniu. Dziś można powiedzieć, że ta licencja została zdana, więc mamy nowego trenera z uprawnieniami na pokładzie. No i jestem ciekaw, co to przyniesie i, i jak, to, jak to się wszystko rozwinie. Także e, śledzimy, obserwujemy i jeszcze raz mm, gratulujemy. Przejdźmy do rzeczy, rzeczy związanych bardziej typowo z piłką, typowo z graniem. No i co, ten odcinek nagrywam, nie ukrywam, głównie po to, aby zapowiedzieć najnowszy, najbliższy spar EUDK1 um, Łosice, która to drużyna zacna, wspaniała i ceniona. Rozegra w niedzielę 10 marca o godzinie 15, kolejną grę kontrolną, czwartą już w tych przygotowaniach zimowych. I jeszcze w poprzednim podcaście nie wiedziałem kto jest przeciwnikiem, a teraz już doskonale wiemy, że tym przeciwnikiem będzie tajfun Jarty Pory i mecz się odbędzie właśnie w tej malowniczej miejscowości na obiekcie w Jarty Porach. Postanowiłem się tam wybrać. Jeżeli, jeżeli jakiś kataklizm się nie wydarzy, to, to z chęcią się wybiorę i zamelduję na boisku we wspomnianych jartyporach po raz trzeci bądź czwarty w mojej przygodzie z regionalną piłką. A co u tej drużyny słychać ostatnio? Widzieliśmy się w sierpniu, kiedy to, kiedy to w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski Eudek Łosicki wybrał się, by zacząć. No, wspaniałą przygodę w tych rozgrywkach, i wówczas udało się wygrać 6 do 1 z tajfunem, a co słychać u tajfuna? No, przede wszystkim ta drużyna gra w klasie A, ale muszę sobie szybko odpalić yy, tabelę, w który ten zespół jest aktualnie w tejże tabeli. I jest to miejsce 7, czyli tak środek tabeli z liczbą 21 punktów, 6, 3, 4 bilans. No, taki niepowalający na kolana z jednej strony, ale z drugiej gdzieś tam jeszcze dający szansę na walkę o coś. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie, by tajfun był w stanie gdzieś nawiązać rywalizację z armią Żelków i pogonią trzysietce w walce o ten awans. Ewentualnie gdzieś tam może grodziski tęcza, gdzieś tam yy, dwa, dwa punkty za. Armią znajdujące się jeszcze może, może, ale to wszystko od tej wiosny będzie zależało. Niemniej, nie mniej, dla tajfuna no, taki kolejny przeciętny sezon w klasie A się szykuje. A co się działo w sparingach zimowych tej drużyny? Otóż no, nie powalały te sparingi na kolana i ich wyniki, choć trzeba przyznać, że z całkiem niezłymi drużynami się Tajfun mierzył. <noise> tak powiem szczerze, na papierze wyglądają dużo lepiej niż przeciwnicy łosic w tych sparingach zimowych, bo był to mielnik, z którym się udało zremisować 2 do 2. Porażka z watrą mrozy piątoligową 1-7 i porażka z małkinią dobrze, doskonale znaną z okręgówki 1-3. A w ostatnią niedzielę udało się wygrać w marcu. W Krzymoszach z Amazonką wiśnie w 4 do 3, więc na no ostatni sparing zwycięski, pozostałe przegrane i jeden remis. No i ciekaw jestem, co, to, co tam u tej drużyny słychać i jak tam, jak tam się u niej wiedzie. Jeżeli chodzi o moje przemyślenia na temat tajfuna, no to przede wszystkim kojarzy mi się on z barwnymi czasami klasy A. Kiedy to no, dosyć często te mecze ligowe z łosicami się odbywały i coś tam się zawsze ciekawego działo, w tamtych czasach tajfun był no, taką jedną z topowych drużyn w tych rozgrywkach i niestety niestety ta drużyna gdzieś utknęła na tym szczeblu rozgrywkowym, i nie widać za bardzo aby w tym sezonie no, udało się z niej wygrzebać. Może w następnym, powiem szczerze, przypuszczałem. Nie wiem, że to się wydarzy sezon 2 temu, że wreszcie Tajfun awansuje. No ale tak czy inaczej gdzieś, jeżeli miałbym, jeżeli ktoś by mnie zapytał z jaką drużyną mi się A-klasa kojarzy, to właśnie bez wahania wybrałbym ten Tajfun i Artypory i chyba Rywala Ruchna. To są dla mnie dwie takie najbardziej flagowe drużyny tych rozgrywek. Tak jak wspomniałem, jeszcze ten obiekt, i ta drużyna kojarzy mi się z początkiem super przygody w pucharze Polski, no, niezapomnianej przygody, kiedy to no, gdzieś trzeba się było zwalniać z roboty, żeby na ten, na ten mecz do Jartyporów zdążyć do Jartypor, jartyporów. no i w tych artyporach gdzieś te, ten pierwszy meczyk tam się odbył. Ale też mi się taki pa kojarzy z nie ukrywam topowym w regionie fanpage'em piłkarskim, którego to autor, administrator, no niezwykle barwnie relacjonuje wszystkie wydarzenia związane z tajfunem i nie tylko. Można na fanpage'u tej drużyny poczytać sobie między innymi o meczach reprezentacji Polski, czasami o świętach odbywających się w kraju yy, i, i świętach międzynarodowych, tak jak choćby. Międzynarodowy Dzień Kobiet, który odbywa się dzisiaj, no też został okraszony barwnym wpisem na fanpage'u Tajfuna i Artypory, także no brakuje mi takich fanpage'ów y w okręgówce, bo, bo to trochę urozmaica jakoś tę ligową otoczkę, a wbrew pozorom no nie ma zbyt dużo takich stron w siedleckich ligach, więc to tym bardziej na plus, że w przypadku Tajfuna i Artypory można sobie troszeczkę poczytać ciekawostek właśnie na tym fanpage'u no i cóż, czekamy na ten sparing czekamy, że ja osobiście mam nadzieję, że nie będzie to sparring z juniorami wreszcie żadnymi choć Jarty Pory mają całkiem niezłą drużynę juniorską, nie wiem czy to wiosną minionego roku, czy jesienią gdzieś mi mignęło na fanpage'u facebookowym, że ta drużyna Jakaś tam u ileś tajfuna Jartypory mierzy się nawet z Polonią Warszawa. Polonia Warszawa, wyobraźcie sobie, gdzieś przyjechała do Jartypora, aby się zmierzyć z tajfunem, gdzieś tam by walczyć o ligowe punkty. Także tamtejsi juniorzy gdzieś niezły poziom reprezentowali. Już mi się nie chce grzebać i szukać, który to był rocznik i jaki to był wiek tych juniorów. Ale mam nadzieję, że to nie z juniorami właśnie, a z seniorami. Eudek Łosicki się zmierzy i da to jakiś jakiś taki może wstępny obraz przed ligą w jakim stanie ta drużyna jest. Nie wiem, no, fizycznym, wytrzymałościowym, na jakim poziomie zaangażowania, na jakim poziomie ogólno szeroko pojętym piłkarskim. I mam też nadzieję, że troszeczkę Lepszy taki już prawie docelowy ligowy skład się wybierze na ten mecz, bo pora jest niedzielna. Pora jest bardziej optymalna do, do zagrania pewnie niż sobota. No i no i może o łosicach więcej powiem po tym sparingu, bo na, na razie tak naprawdę nie ma za bardzo. Jeszcze o czym, jakichś tam przemyśleń większych nie mam, może się zrodzą one po tym meczu niedzielnym. I też miejmy na uwadze to, że wielkimi krokami zbliża się Liga, wielkimi krokami zbliża się liga, już za tydzień będzie mecz z Czarnymi Węgrów. I, i tak, poza tym to jeszcze dla fanów łosickiej piłki z klasy z, z znaku klasy B w niedzielę 10. Marca też jest sparing z Niwą Tęczki, tylko nie wiem gdzie ten sparing się odbywa, jakoś tego nie zbadałem. Przypuszczam, przypuszczam, że pewnie w Łosicach, bo tydzień temu był, odbył się w niedzielę bieg, 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 bieg żołnierzy wyklętych w Łosicach i gdzieś tam widziałem zdjęcia. Ludzie sobie przed tym biegiem trenowali na murawie, rozgrzewali się w zasadzie. I widziałem, że ta trawka, no już taka całkiem, całkiem konkretna na zdjęciach, choć no najważniejsze i kluczowe, jak ona wygląda z bliska i czy się do grania nadaje. Mam nadzieję, że, że już jest optymalna do grania i też powiem szczerze, żałuję, szkoda, że ten mecz z Tajfunem sparingowy w Łosicach się nie odbędzie, bo tak naprawdę jednym sparingiem no specjalnie się ta murawa nie zniszczy a już by chłopaki trochę poczuli klimat tego obiektu, klimat, no oswoiliby się z tym boiskiem u siebie, na którym przyjdzie się tak naprawdę no, zmierzyć za tydzień. No ale cóż, takie te zimowe sparingi dosyć dziwne, dosyć nieprzewidywalne i takie, mm, takie, takie trochę pokrętne, rzekłbym. Ale najważniejsze, aby się wybrać całkiem niezłym składem, bez kontuzji. Trochę pokopać, może troszeczkę bramek strzelić i, i w fajnym nastroju, w fajnej atmosferze i z fajnym vibe'em się wprowadzić do zmagań ligowych. Także to by było tyle. Śledzimy też, co się wydarzy, jeżeli chodzi o ten sparring B-klasowców, bo to też. Choć, choć, tak sobie teraz myślę w kontekście tego meczu. No jeżeli by Klasa gra, to też jakieś tam grono zawodników odpadnie w kontekście tego sparingu w porach i może być tak, że ta drużyna też nie będzie zbyt liczna, ale, ale no jaka będzie, to, to czekamy na to, kto się na ten plac wybierze, i to będzie najbardziej kluczowe, także to by było tyle. Jeżeli chodzi o ten sparring, i w zasadzie moglibyśmy tu postawić, kropkę i zakończyć w sumie ten odcinek, ale w najbliższą niedzielę też się dzieje rzecz bardzo ciekawa dla Ligi Okręgowej. Jeżeli podoba Ci się moja robota, możesz zachęcić mnie do dalszego działania, stawiając symboliczną kawkę w serwisie bajkof.tru. Nie obrażę się, jak zasubskrybujesz mnie na YouTube bądź Spotify i będziesz obserwował moje społecznościówki. Dzięki. To już dosyć odległe wydarzenia, to co się działo w listopadzie. Natomiast przypomnę, że w weekend 18-19, kiedy miała być rozegrana kolejka 15, no nasz region i dużą część Polski nawiedziła wówczas śnieżyca, i część meczów była przełożona, część nie została rozegrana w ogóle. I tym, którym się udało przełożyć, to udało się zagrać tydzień później, tak jak na przykład Łosicom, ale są też niedobitki w postaci, w postaci takich ekip jak Hutnika, Huty Czechy, Jabłonianki, Głąbka i Czarnych Węgrów, którzy to dograją teraz te mecze dopiero 10 marca. Z tego co pamiętam, wówczas kiedy ta śnieżyca się odbyła, to MZPN wydał komunikat, że... Nie ma możliwości, by te mecze zostały rozegrane po tym, jak wznowione zostaną no, te docelowe kolejki wiosenne. Więc ten 10 marca to jest tak naprawdę ostatni termin, by tę kolejkę zaległą 15 jeszcze jesienną dograć. I właśnie te dwa mecze odbędą się okręgówki, więc w pewnym sensie okręgówka zostanie zainaugurowana w najbliższą niedzielę. I kto się tego dnia mierzy Kto się tego dnia ściera Mecz numer jeden Hutnik Huta Czechy Jabłonianka Jabłonna Lacka I ten mecz w Garwolinie Przypuszczam na Sztucznej Murawie 10 marca o godzinie 11 Się odbędzie I co tam słychać u tych U tych ekipek Co do Hutnika Huty Czechy To 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 to, to tak Gdzieś w lokalnych mediach garwolińskich I na fanpage'u na fanpage'u Hutnika mamy komunikat numer 1 w marcu, taki, że Hutnik wzmacnia się nowym bramkarzem. Do drużyny dołączy Oskar Kuszpit, który opuścił ekipę Orła Parysów, z którym zaliczył blisko 50 występów w rozgrywkach warszawskiej klasy B i A. I tenże 20-latek będzie przymierzany między słupki. Jako, nie wiem, właśnie, jako zmiennik 39-letniego Piotra Kardyki, czy docelowo jako pierwszy bramkarz. No, zobaczymy, niemniej taki transfer hutnik nam ogłosił. Co do sparingów dobrą robotę tutaj zrobiła ekipa portalu sportgarwolin.pl, która to która to gdzieś mi się ta stronka nie może. A, dobra, załadowała mi się ta stronka i powiem szczerze, że oni naprawdę fajną robotę zrobili, gdyż rozpisali dosłownie wszystkie sparingi zimowe 2024 z udziałem drużyn z Powiatu Garwolińskiego i mamy też w tym zestawie Hutnik Huta Czechy. Przeskoczmy sobie przez sparingi tej drużyny, mając chwilę i nie mając za bardzo co innego do opowiadania. Pierwszy spar od, od stycznia już zaczęli Tak na dobrą sprawę Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, Siedem sparingów Trzasnęli Hutnicy I w styczniu był Talent Warszawa Porażka 17. 7 Sportmate 360 Nie wiem co to jest za ekipa Ale wygrali z nimi 6-5 GKS Dobre Zwycięstwo 6-3 już w lutym Amur Wilga, zwycięstwo 4 do 3. Wilga 2 Garwolin, czyli, czyli warszawska okręgówka, i z nią była porażka 1 do 3. Z tą właśnie Wilgą 2. Wisła Maciejowice 3 do 4, i to jest warszawska klasa B, i tutaj też porażka z tą drużyną. I trzecia porażka z rzędu to Józefowi 2 Józefów. 2 do 4, i też to jest. Józefowie to też jest warszawska klasa A, grupa druga, także sparingi hutnika, huty Czechy, tak właśnie wyglądały. Co do Jabłonianki. No i cóż, jeżeli chodzi o stronę informacyjną i jak jest zarządzany, fanpage tej drużyny i ogólnie informacje zamieszczane na na fanpage'u pod tytułem Jabłonianka, Jabłonna Lacka to jest jeden z najgorszych fanpage'ów y w okręgówce, ostatni wrzut, ostatni jakiś tam news, ostatni post na tym właśnie fanpage'u to jest 13 listopada 2023. Ogólnie tak raz na pół miesiąca jakaś wrzutka albo rzadziej. Link do jabłoniankaklubowo 24pl no naprawdę biednie i próżno szukać jakichkolwiek informacji w ogóle w tym roku o tej drużynie na, na tej stronce, ale gdzieś udało mi się znaleźć na fanpage'ach innych drużyn, że, a w zasadzie dru, na fanpage'u Zorzy Sterdyń już w długosiodle ta B-klasowa ekipa zmierzyła się z Jabłonianką i przegrała 5 do 1. O, o sparingach Jabłonianki niewiele mi się udało więcej znaleźć ponad to co już wiedziałem, czyli że przegrali z EDK Łosice w Jadowie 1 do 4. Jeszcze jedna informacja związana z tą drużyną jest taka, co prawda jest to informacja z grudnia, więc już trochę minęło, ale całkiem istotna i całkiem ważna rzecz w kontekście abunianki zakończyły się w grudniu prace związane z budową oświetlenia bójska piłkarskiego. W Jabłonnie Lackiej i powstało tam 8 słupów oświetleniowych zamontowano na nich oprawy oświetleniowe i, i we współpracy samorządu gminy Jabłonna Lacka z województwem Mazowieckim, ta inwestycja powstała, więc nowe możliwości trenowania dla tej organizacji też od niedawna. Są so, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. Może teraz y, wytypujmy jego docelowy wynik. Jakbym to widział, Hutnik, Huta Czechy. Moim zdaniem, wygra to spotkanie całkiem dobrze, całkiem solidnie. Jak na Siedlecką Okręgówkę widać, przepracowany ten czas przygotowań zimowych pod okiem trenera Roberta Kwiatka Kwiatkowskiego. Myślę, że ta drużyna naprawdę może być, może być czarnym koniem wiosny i wygrywając z Jabłonianką, która nie powinna być jakaś mega trudna do pokonania, no może się ta drużyna fajnie wprowadzić we wiosnę i tak bym to widział i będzie to 3 do 1 dla chutnika tego właśnie dnia w Garwolinie, rzecz jasna. Kolejne spotkanie, o którym chciałem powiedzieć i które będzie rozegrane w ramach Siedleckiej Okręgówki 10 marca o godzinie 14.15 w Siedlcach dla odmiany. ULKS LKS Gołąbek Czarni Węgrów. No i może ten mecz zaczniemy od raportu informującego o pauzach na stronie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej ukazał się, ukazała się wrzutka, ale też to pokazał. Wrzucił na swojego posta fanpage piłka na Mazowszu informacja o pauzach na nowy rok i kto będzie musiał odpokutować swoje kartki z jesieni. Wśród tych pauzujących jest m.in. Dawid Ułasiuk z LDK Łusice, który będzie pauzował, ale dopiero za tydzień. Natomiast w kontekście meczu Gołąbka z Czarnymi mamy aż trzech, czterech zawodników. W sumie Ryczkowski i Przemysław w Czarnych Węgrów, No jeden z lepszych zawodników czarnych, nie ma co ukrywać. Brat, brat Ryczkowskiego, który grał, grał na szczeblach centralnych. Ryczkowski, 90 minut. Zapomniałem, jak on miał na imię. A właśnie, Adam Ryczkowski. Adam Ryczkowski pochodzący z Węgrowa, aktualnie 26-latek, w Legi 2 Warszawa, widzę. Aktualnie grający, ale doskonale go kojarzę gdzieś tam nawet z pierwszej ligi swego czasu. Grał w Górniku, w Chojniczance, w Motorze i właśnie brat tego Ryczkowskiego, gdzieś tam ze szczebli centralnych, znanego gra w Czarnych Węgrów i tenże gość będzie pauzował teraz w tym meczu z Gołąbkiem. A w barwach Gołąbka będzie to aż trzech zawodników, którzy... Będą musieli odpokutować swoje kartki. Ernest Kruk, e, dodatkowo jeszcze bracia kruszewscy, czyli no tacy e, takie kluczowe ogniwa gdzieś w tej machinerii gołąbka. I to Karol e, Kruszewski, Pięć meczów za czerwoną kartkę. O panie Jezu, drogi! Jakaś to kurczę sromotna kara musiała być. E, i jeszcze Michał Kruszewski. Jeden mecz za żółtą kartkę i też za czerwoną Ernest Kruk. Też pięć meczów. Nie wiem, czy to nie jest to pokłosie tej akcji z tym z Orłem Unii, co oni tam na odstawiali której, w którejś kolejce jesiennej. Że zeszli z boiska, bo dostali jakieś tam czerwone kartki. Nie wiem, czy to nie chodzi o to, ale mogę się mylić. Już tego mi się nie chce. Teraz sprawdzać także no, dosyć duże osłabienie w gołąbku, dużo większe niż czarnych, ale, ale, ale. Yy, oprócz tego gołąbek całkiem niezłe sparingi rozgrywał zimą. Duże na mnie, znaczy duże, no całkiem pozytywne wrażenie na mnie wywarło zwycięstwo m.in. z armią żelków 2 do 0. Która to armia, bardzo dobrze sobie gdzieś tam pogrywa i, i celuje. Z pełnym przekonaniem i pełną premedytacją, w awans do okręgówki. A tutaj po bramkach Bilińskiego i Kruszewskiego udało się z nimi wygrać. Mocne też całkiem transfery, muszę przyznać, zostały ogłoszone 12 godzin temu, czyli jeszcze dzisiaj o 6.44 na fanpage'u Gołąbka. Jest Adrian Czerski, który będzie też trenerem, z tego co kojarzę. Jest Adrian Niedziółka, którego no nie kojarzę, ale jest też no mega duży transfer, jak na warunki okręgówki Damiana Chłopka, którego gdzieś tam nazwisko pojawiało się w kontekście tego, by do naprzodu Skórzec wrócił i gdzieś tam wspomógł naprzód w walce o ligowe punkty wiosną natomiast no, ten sam Damian Chłopek pojawi się w Gołąbku i powiem szczerze to duży transfer, bo z tego co kojarzę to Damian Chłopek no, był taką czołową postacią o ile nawet nie motorem napędowym w poprzednim sezonie yy, na przodu Skórzec w piątej lidze kiedy to ten, że właśnie naprzód się utrzymał i chło, Chłopek grał no takie główne skrzypce w tej drużynie, no, jestem ciekaw jak się wdroży do Gołąbka, bo to, bo to, bo to też taka no, dosyć ciekawa, nietypowa drużyna z wieloma no, ciekawymi charakterami, tak to ujmę, w szatni. No ale zobaczymy, nazwisko mocne i zapowiada się to całkiem nieźle, natomiast w Węgrowie... Całkiem widnie i całkiem chudo, podobno na 80-lecie, które zapowiada się. No nieciekawie w tej drużynie, jeżeli chodzi o boisko. No rok 2024 zaczął się dobrze w klubie ze względu na bal, na bal, coroczny bal. Gdzieś tam czarnych Węgrów widziałem, że się odbył i... 80-lecie było między innymi obchodzone w trakcie tego balu, natomiast na te huczne petardy i fajerwerki na boisku się tak średnio zapowiada, jak na razie. Czarni przegrali w lutym Sparing, między innymi z rywalem ruch na 5-2, więc już ten sam wynik z miejscowością gdzieś tam pod Węgrowską, która gdzieś tam no organizacją drugiej, trzeciej kategorii względem Węgrowa zawsze była, a tutaj no rywal wygrał z tymi właśnie czarnymi 5 do dwóch. Czarni przegrali też z Bobrem Tłuszcz z warszawskiej klasy A, z tego co widziałem, z tego co dokopałem się, bo fanpage czarnych też nie jest jakiś mega mocno i mega konkretnie prowadzone, ale Wygrali czarni z Podlasiem, dwa Sokołów, które to Podlasie dwa no nie miało jakichś mocnych sparów zimą, i większość drużyn też z nimi wygrywała, więc nie robi ten wynik też wrażenia zbyt dużego. Problem podobno jest z ludźmi. W drużynie czarnych podobno całkiem nieźle płacą za granie przy okazji. Włodarze tego klubu natomiast natomiast nie wiem, czy się uda kogoś ściągnąć, kogoś zakontraktować i kogoś sprowadzić, kto pomógłby kto pomógłby tej drużynie w walce o utrzymanie tak naprawdę, bo do promnika, Gończyce nad promnikiem gończyce znajdującym się pod nimi, no pro, są lepsi na razie tylko trzema punktami, więc to jest jeden mecz różnicy. No, mają ten mecz zaległy z Gołąbkiem i ciekawe jak on się potoczy, aczkolwiek nie daje chyba Czarnym zbyt dużych szans w tym meczu. Jeżeli miałbym wytypować na, na to, jakim rezultatem się to spotkanie zakończy, to to typowałbym 2 do 0 dla Gołąbka, tak samo jak z, z armią Żelków, no i tak bym to widział, Szanowni Państwo. Więc nie miałem za bardzo motywacji, by się przyjrzeć tym drużynom z okręgówki, co tam się działo u nich zimą. A tutaj te, te mecze, dwa, które nie zostały rozegrane jesienią, gdzieś tam mnie zmobilizowały do tego, by gdzieś tam odrobinkę przeczesać te fanpage e i dowiedzieć się, co tam słychać u tych ekip. Także jakieś mega mecze i takie spektakularne, gdzieś tam ścinające z nóg to raczej nie będą, ale ale już coś troszeczkę powie o tym, w którym miejscu i jaką siłą te drużyny reprezentują na początku wiosny 2024, a dla Łosic no, wyjątkowo. Ważny będzie ten mecz z gołąbkiem, jak się tam zaprezentują czarni. Rywale, łosic, już przypominam, za tydzień. Także no to by było na tyle w tym odcinku. Słyszymy się niebawem, słyszymy się z raportem z Jarty Porów, kiedy to zamelduję, co tam się działo, jak to wyglądało, jak mi się uda dojechać. No i może też troszeczkę w następnym tygodniu uda nam się zapowiedzieć wiosnę i to, co nas czeka w najbliższych kolejkach. I ogólnie w Okręgówce, w Okręgówce w roku 2024 wiosną. Także to by było na tyle. Dzięki za odsłuchy. Do usłyszenia. Czy gry, czy gry. Bang! Blau!